Dobrze, naprawdę całkiem nieźle nam tutaj to idzie. Pomijając to, że... Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, cześć znowu. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Industries. Dziś, już to Wam obiecuję, to jest ostatni odcinek, w którym tak bardzo się męczymy przy tej dzielnicy. I dziś na pewno postaram się czymś innym zająć, bo mamy małą rzecz do zrobienia, tak? Tylko to. Tylko tu mamy obszar. Węzeł kolejowy, drogowy, tutaj po prostu z tego połączenia, bo z tego co popatrzyłem za chwileczkę, to wszyscy oni brną. Patrzcie, kiedy się robi korek, korek, wielki, długi korek. Wszyscy oni brną, żeby wjechać tutaj i przejechać, po prostu się rozjechać tutaj na autostradę chcą wjechać. A ponieważ aktualnie zjazd na autostradę jest dosyć ograniczony i utrudniony, to wygląda tak, jak wygląda. No, więc niezbyt fajnie. Czekajcie, jeszcze jedną rzecz, zaczniemy dokładnie już odcinek. Chcę tylko tu wrzucić trochę tych drzew, bo tutaj mimo wszystko naprawdę fajnie wyglądają. Jak tutaj są takie te drzewka. A akurat ich tutaj dawno nie montowałem, bo muszę wszystkie ręcznie właśnie w ten sposób jeździć. To trochę zajmuje i też pieniądze jeszcze trzeba mieć. W ogóle ja tylko włączyłem na chwilę grę przed chwilą. Żeby sobie popatrzeć i wyszło nagle, że 120 na plusie mieliśmy. I jakby ktoś się zastanawiał, bo ja mogę, że nie odpowiadam tutaj na komentarze żadne podczas ostatnich tam dwóch odcinków już z industrii, czy czegokolwiek na kanale, to jest dlatego, ponieważ ja jestem aktualnie na wakacjach, a te odcinki są nagrywane dosyć dużo wcześniej. Więc nie chciałem was zostawić z niczym, a wiem, że to jest wasza ulubiona seria industrii, więc jej najwięcej nagram. I po prostu to dlatego, pewnie dlatego możliwe, że takie rzeczy mogą się dziać. No. Do tym sobie nie dociągniemy. Sądzę, że i tak, no a tutaj jeszcze sobie dociągniemy, tutaj mały kapałek. O, dokładnie, takie zakończenie. Nie? No, od razu będzie tutaj przyjemnie, tutaj się pracowało, czy co tamkolwiek robiło. Na myśli mieszkańców tej części, bo oni tutaj przecież też są jacyś. Tak, i a propos, właśnie dostałem jakiś komunikat, że mieszkańcy są mało zadowoleni, albo że jest dosyć duży popyt. No, może tym się też dzisiaj zajmiemy nawet. Ale zobaczę, bo to miało być głównie Industries, tak. O, i tutaj się budują takie małe domki, wrzucam za jakiś czas. Się budują, o, takie malucie domusie. O, nawet za jakiś czas jest coś innego. Ale ogólnie takie małe domeczki. I dotarła do nas fala, że jesteśmy przepełnieni. Panie i panowie, za mało wykorzystujemy tego, co produkujemy. Więc to, co jest tutaj, też nie wydabia. Właśnie widzę, że też nie wydabia. To jest bardzo nieciekawe. Ale to mi daje jeden pomysł do myślenia. My tu trochę to inaczej zrobimy, niż myślałem. Dobrze, mamy milion forsy, więc sądzę, że aktualnie jesteśmy już przygotowani na to, żeby zająć się tym i owym tutaj w tej kwestii, tej dzielnicy i zamknąć po prostu. No. Teraz w ogóle zauważyłem, że tutaj jeszcze trochę jest tych pól uprawnych, więc można by było nawet tutaj wrzucić jeszcze takie jedno. No ja tylko zmień na bawełnę. O, tutaj zmieniliśmy, to tutaj to jeszcze wejdzie jedno też. Przy okazji. Bawełna? Bawełna. Świetnie. Dobra, no tak, tutaj sobie trochę jeszcze to wydłużymy przez to, dzięki temu. Tutaj to jest ta droga tutaj na samym końcu. O, dotąd dojedzie. I teraz tak, tutaj sobie to wszystko dojeżdża. I tutaj mamy miejsce na nasz węzeł. Oj, będzie ciężko. Tak, ta droga będzie w ogóle pewnie stąd, ją na razie wywalimy. Bo nie mam dla niej przyszłości aktualnie. Są tam waje, ale nimi się aktualnie nie interesuje. W sensie, tak, mam tylko pamiętać, że one tutaj są. Kropka. Właściwie to będzie kropka. Bo chcę się całkowicie skupić właśnie na tych naszych tutaj pociągach. I tak, one tutaj one jak najlepiej weszły.
trzeba je tutaj ładnie wmontować. A do ładnego wmontowywania są linie pomocnicze. Więc tak, najpierw postawimy dworzec, później pogadamy. W ogóle tutaj jest bardzo dużo dworców już było poustawionych w tejże dzielnicy. Tak pomijawszy to wszystko. I nie wydabiają te dworce, żeby było zabawnie. No, to już montowane jest, proszę bardzo. Teraz tak, trzeba wyburzyć, no nie da rady tutaj z tym. Znaczy da radę, ale trochę to i tak będzie do przybudowania. A tutaj będzie miał zjazd. I właśnie jeden z naszych dworców może tego, bo jest nieużyteczny, dlatego może tutaj więcej ludzi przez to z tego korzysta. Ale nie wiem, zobaczymy. No i tak. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy teraz, to jest to, że my tu faktycznie możemy jeszcze dorzucić to. Tylko no oczywiście jest problem, bo tutaj te drogi się poprzerzucały, ale pomijawszy to, my to tutaj jeszcze wstawimy. Po prostu stwierdzam, że tak będzie najlepsze zakończenie tej dzielnicy. W ten właśnie, a nie inny sposób. O. Prawda? Zmienię tylko kierunki od razu. Proszę bardzo. No nie, no po prostu teraz to jest prawie, że skończone ładnie. Prawie, że oczywiście. No i tak. Tutaj, tak jak można się domyślać, właściwie nawet może nie do końca na tym miejscu, ale tak czy siak. Okay, to możemy włączyć nawet. Stąd będzie tutaj sobie rozjazd. Okay. O, powiedzmy, że jakoś mniej więcej gdzieś tutaj. Okej. Tu. I powiedzmy, żeby jak najbliżej to zbliżyć do siebie. Jak najbliżej to zbliżyć do siebie. Tak, dokładnie. Bzduda w ubzdudala. O, jak ładnie to się zrobiło, no jednego hit. No ma, ale tutaj z kolei już nie to. To włączymy. Tutaj sobie dojdzie. Tu się to podłączy. Tu po prostu będzie jedna autostrada. Chciałem się zastanawiać, czy to jest dobrze, że tutaj to wjeżdża. A nie wjeżdża to na przykład gdzieś tutaj. Chyba byłoby lepsze, gdyby to tutaj wjeżdżało. No byłoby lepiej. No ewidentnie byłoby lepiej. No a to sobie to po prostu przyciągniemy tutaj dalej. Czekaj. Tak, pierwsze byśmy tutaj sobie znaleźli jakieś najbliższe miejsce, z którego możemy tutaj wyjechać. Dobra. Teraz tak. Powiedzmy, że sobie tutaj dojedzie do tego miejsca. Tutaj, tu. Dobra, i tutaj całkiem nie to już wchodzi. Ja nie mogę. W ogóle ta muzyczka jest bardzo ją lubię. Wiecie, możecie zauważyć, bo w każdy odcinek z Industries jest z nią, ale akurat dlatego, bo tutaj to jest to radyjko z tym. Nawet mi się pojawiło, dlatego to jest też tak tę muzyczkę tutaj wymontowuję, ale fajna jest, nie powiecie mi, że nie. Dobrze, to tak. Ja z tego dworca jest zrobiony w taki sposób, że my sobie tutaj po prostu wykręcimy go tutaj. Tak, od razu już tu nie będziemy czekać, po prostu od razu go wykręcimy. Damy tutaj dwa pasy wyjazdowe. O, dotąd. I tutaj będzie właśnie rozjazd. A mianowicie jedni będą jechać sobie tutaj tędy. Trzeba będzie to, bardziej to wykręcić. Albo nawet taki krótszy zrobić ten pas. Może dotąd nawet. O, ładnie tutaj nawet całkiem tutaj dojedziesz. A druga część, jak będzie sobie chciała, może po prostu pojechać sobie tutaj. No, sądzę, że to jest całkiem dobry rozjazd. I mamy już od razu tutaj początek zrobiony. Teraz tak, trzeba wymyślić, jak oni tu będą dojeżdżać. No i ponieważ tu jest tego bardzo dużo, tego wszystkiego właściwie, to stąd będzie też autostrada swoje jechać. Dookoła tego wszystkiego ona będzie tutaj jechać. I to będzie też tylta i ta autostrada będzie też tylko i wyłącznie dla tej naszej dzielnicy tutaj, żeby nie było. Ona nie będzie dostępna dla normalnych ludków. Ona będzie dostępna tylko dla przemysłu.
Znaczy, nie mam na to przepisów, żeby wyłączyć, ale ja tak mówię, to tak ma być. O, w ten sposób. No. No, czekaj, nie, na pewno nie play. Tylko replay od razu. Dobra. O, ładnie tutaj będzie i stąd sobie zrobimy wykręć. Dokładnie. No i stąd sobie będziecie mieli tutaj wjazd. To już możecie wybierać, jak chcecie wjeżdżać, tak? I się właśnie tutaj zastanawiam najbardziej, czy tutaj nie dać im... Możemy jej dać właściwie tutaj taką dwupasmówkę w dwóch kierunkach, które będą tutaj mogli dojeżdżać. I tu po prostu będzie rozjazd. Ale to akurat na tym razem się na razie nie zastanawiam, ponieważ najpierw trzeba stąd wyjechać, z tego zakrętu. Więc... Dobra. Dobrze zrozumiałem, źle zrobiłem. Stąd. O, proszę bardzo. Dobra, no i... No i tak, jak to puścić tutaj dalej? No najlepiej jak najlepiej. No najlepiej jak najlepiej, no co, widzę, no, że się jesteś dobry. Dzisiaj to w ogóle jesteś bardzo dobry. Okej. Dobra, teraz sobie to wykręcimy. No i tak, ponieważ po pierwsze, tutaj mamy nasz dworzec. Wtedy my tam w ogóle to sobie przyciągnijmy. Bo ona to będzie jechać jakoś mniej więcej tak, w ten sposób, taki mam pomysł. O, powiedzmy, nie, wróć. Tu. O. Czekaj, i tutaj będą te cztery pasy, jak są, to niech będą dalej. Teraz sobie pomyślałem, że w sumie tutaj gdzieś można było zrobić jeszcze taki jeden zjazd na to, ale dobra, już nie będę należy tym kręcić. A, i tak w ogóle, czekaj, tu jest zjazd, a nie ma wyjazdu kolejnego. Będzie tutaj. Będzie, żeby nie było, że nie było, to będzie tutaj. W sumie tutaj by się przydało, żeby były te cztery pasy. A, to może sobie nawet jakieś kidy zrobią sobie skrótu tutaj, czy gdzieś będą po prostu indziej jechać. No ma. Tu mają cztery pasy, świetnie. No i teraz tak. Ja tutaj tą drogę trzeba będzie rozkręcić na parę dróg. Niestety, albo stety nawet. Po pierwsze, to się stanie nagle czteropasmówką, ale zanim do tego dojdziemy, to sobie zróbmy tutaj właśnie to. A mianowicie. Tutaj to sobie tak, o, lekko sobie hop. I tu będzie wjazd stąd. Jakoś tu sobie go zmienię. Dobra, to może czekaj. Nawet może jakoś bardziej. Spróbujmy jeszcze raz. Tu. O, tutaj najbliższy możemy. Dobra, no i tak. Tutaj ładnie dojedziesz do tej części. Więc tutaj sobie to jakoś tam w miarę wykręci. Natomiast przydałoby się, żeby tutaj to jeszcze wjechało tutaj gdzieś. Nie wiem, czy jak ulepszymy tutaj to na cztery pasy, to cokolwiek da. Żeby to lepiej wjechało tutaj. Nie. No dobra. A powiedzmy, że dojedzie sobie to gdzieś tutaj. Teraz już powinno być lepiej. Czy i tak jest bardzo ostry tutaj zakręt, więc to też nie jest najlepsze, ale... No ale... Może będzie dobrze. W ogóle jest już... A, myślałem, że już jest 30 minut odcinka. Na szczęście nie. Dobra. Tutaj sobie to pojedzie tak. I tu sobie wjedzie, no. Świetnie. No ma, to tak, tu nam się udało zrobić te rozjazdy. I mamy cztery pasy. Dwa pasy jadą na autostradę. Dwa pasy jadą, drugie dwa pasy i się tutaj rozjeżdżają i jeden pas jedzie do tego, jeden pas jedzie w tą autostradę. Mniej więcej czytelne i logiczne. Więc tak. Nasze bambaje będą tutaj dalej jechać, nie wiem, nie mam tego jeszcze pojęcia, jak one tutaj będą dojadą w końcu, koniec końców. Znaczy, co, jak one tam się teleportują, to nie? To jeszcze jest do kwestii...
To jest jeszcze w trakcie konsultacji, powiem tak. No. I tak, stąd będzie się tutaj zakręcać. Tu mają być te nasze zygzaczki, te standardowe, żeby po prostu to wykręciło. Dobra. Tu. Tu. Ciach. Ciach. No dobra, dużo tych zygzaczków, ale tutaj jeszcze sobie zakręcimy jakoś. Wiem, że się da. Tylko trzeba mu odpowiednio zakręcić. Czekaj. Okej. Dobra, tutaj to wchodzi. I tutaj dojdzie tu. O. Czekaj, może... Może... Inaczej. Nie, to też nie pójdzie. Może czekaj, stąd. A teraz coś... No, teraz cały zakręt nie chce wejść. Z niewiadomych przyczyn, bo City stwierdziła... Oj, jakiegoś błędu tutaj znajdzie i jeszcze będzie trzeba się z nim zgodzić. No nie, no chyba nie. Dobra. Było. Uda ci się to? Uwierz w siebie. Dobra, no jest ostry zakręt, nie powiemy, że nie. Nie powiem, że nie. Natomiast stąd... Ha! Zobaczcie, jakie to zygzaczki tutaj są naprawdę... Niezłych odjazdów. No i tak, stąd będzie po prostu przejeżdżać sobie, czyli raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, taki zespół jest. Stąd to będzie sobie właśnie jechać już górą. Albo czekaj. Czy by się tutaj udało zrobić to na jednym słupie? Nie udało mi się to. Byłoby o wiele fajnie to wyglądało, ale... No ale no, nie uda się. Czekaj. Raz, dwa, trzy. O, teraz jest to, zobacz. Wtedy było cztery. Dobra, no i teraz sobie elegancko nad tym wszystkim przejedziemy. Tu. 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 I stąd jakoś to sobie wykręcić. Ciach. Dobra, całkiem ładnie dojechało. Stąd zaraz sobie podłączymy po prostu... O, z czym? No z tym sobie podłączymy. Szukam normalnie tego, gdzie to jest, a to po prostu ostatnio zniszczyłem przecież. Dobra, no i tak, mamy już nasz zygzaczek podłączony, co nie? Ale zanim podłączymy nasz zygzaczek, musimy podłączyć całą resztę machiny. Czytaj. Nasza tutaj ta autostrada czteropasmowa, już wspomniałem, że to jest czteropasmowa, dojedzie sobie gdzieś dotąd i tu odbije sobie te nasze dwa pasy. O. No mniej więcej jakoś gdzieś tutaj. Co nam daje, że gdzieś tutaj będą się to łączyć ze sobą. Czyli to tak. Tu zróbmy sobie. Co? To było bardzo dziwne. I niestosowne City Skylines. To było niestosowne. Kręta, proszę. To był unik taktyczny przed zrobieniem czegoś, czego gra by nie chciała. Mówię wam. To tak było. No ma, a tutaj musimy wykręcić to jeszcze raz. Dobra. No można niby to tak, ale... To nie ta zabawa. Przednia zabawa, tak. Ciach, dobra. Tu sobie to ładnie zakręciło. Tutaj sobie to doszło tu. Natomiast stąd my zaraz puścimy całą resztę. Więc tak, z tego co mi się wydaje, tutaj czekaj. O. Dobra. No i teraz zaczyna iść tak, jakbyśmy chcieli.
Dobrze, teraz tak, zróbmy ten węzeł, bo w końcu wyjdzie, że znowu wyszedł cały odcinek tylko na tym. Wyłącznie. I tak, jedna rzecz tutaj mi się teraz nie spodobała i w sumie dopiero ją teraz zauważyłem. Ej, to rzeczywiście jest bardzo kiepskie. Trzeba coś z tym zrobić. Dobra. Z tego co widzę, to tak nie pójdzie ładnie. To tak łatwo się Cities nie podda. A mianowicie, jeżeli tu sobie zrobimy ten nasz węzeł na drugą stronę. Da, może najpierw już zróbmy właściwie jedną drogę. Będzie się tutaj podnosić i sobie dokręcimy do niej po prostu drugą. O. Da, może odpowiednio, bo tutaj jak za daleko podskoczę, bo to mi tutaj nie wymanewruje. Dobra. I na razie dotąd. I druga, w drugim kierunku. Idźmy mniej więcej obok. A, tutaj. Tam nie chce wejść, tu też nie będzie chciało wejść. Tu wejdzie. Ciach. Tak, tu ładnie wchodziło. O, proszę bardzo, ciach. I tu jest oczywiście w przeciwnym kierunku. I tak, stąd. Zrób to. 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 Tutaj i tu dojedziesz. O, dokładnie. Teraz tak. To w takim wypadku to tutaj nie będzie mogło dojechać. Ja nie mogę. I tyle się męczyłem tylko dlatego, żeby dowiedzieć się, że tutaj nie będzie mogło jechać. No chyba tak. No chyba niestety tak. No dobra, to tak. Tu będzie jechać sobie tędy. I tu sobie zrobimy tak czy siak zygzaczek. W ogóle może... Czekaj, co do radia. Bo ja pomiędzy reklamy kliknąłem. I nie słyszymy w ogóle tych kobietek tam, które też są. Bo w każdym radiu jest jakiś ten kobietki. Jakaś osoba, która tam gada coś. No i właśnie w tym radiu w ogóle tej osoby nie słyszę. Mało jej po prostu słyszę, bo cały czas jest wyłączony tutaj dźwięk przy tej osobie. Kimkolwiek ona jest, bo nawet jej jeszcze chyba nie. Słyszałem, może jest wyrazy coś w życiu. Dobra. No i tu sobie zmienimy te kierunki, jak to powinno wyglądać. Dobrze, jest. Powiedziałbym już na wtedy całkiem coraz lepiej. Bambaje nie wiem, gdzie jeszcze usuniemy. Gdzieś na pewno. No i tak. Zróbmy teraz te zjazdy. Bo będę mieć już razu jedną rzecz mniej. Pewno z tego co widzę. Chciałbyś się tutaj zjechać. Więc tutaj zrobimy zjazd. Okej. Tutaj mi wszedł taki mały. Okej, tylko trzeba tego trochę mimo wszystko zdjąć. Szybko. O, jest. Dobra, tutaj sobie tak zejdzie i tutaj sobie po prostu to spuścimy na dół. I tutaj się to by podłączyło. Nie wiem, czy to dobrze tutaj tak się to łączy. W sensie, właściwie to się bardzo dziwnie łączy. Ale zobaczymy, tak? Teotraktykon może się uda. Teotraktykon może się nie uda. Natomiast tutaj do tej części, no właśnie. Tu przez to, że jest w tym miejscu ten słup, to nam trochę komplikuje. Chyba, że stąd wykręcimy. A te pociągi jakoś tam sobie będą już kręcić. No dobra. Możemy z tej strony wykręcić. Tutaj, zjedziesz sobie tutaj i tu się po prostu połączy. Okej, okay, dobra, całkiem fajnie. No i teraz tak, nasze pociągi. O kurczę. Widzę, ciekawie, zapowiada się... nie było aż tak źle. Myślałem, że coś będzie naprawdę bardziej ambitnego. Ze strony Cities. Natomiast tutaj trzeba wykręcić bok. I dobra, ta część pojedzie do dołu, tamta pojedzie do góry. Jeszcze raz, dwa. Jak zjedziemy o dwa, będzie już naprawdę idealnie. Tutaj sobie wykręcimy. Tu sobie do tego zjedziemy i tu się po prostu podłączymy.
sensie tutaj będzie już jeden pas, tak? Bo tutaj się to rozjeżdża stopniowo. Co nie zmienia faktu, że to tak będzie wyglądać. Zaś to właśnie, tak jak mówię, trzeba pójść trochę do góry. O, powiedzmy, że mniej więcej jest tyle. Tu się to wykręci. O, tutaj nawet, żeby już nie kręcić tym terenem, możemy dojechać do takiego poziomu. I tu po prostu, żeby weszło to w to. Dobra. No i tutaj. 4, 3. Proszę bardzo. Dobrze, naprawdę całkiem nieźle nam tutaj to idzie. Pomijając to, że prawie na cały odcinek przed końcu. Mhm. Teraz, jak możecie zauważyć, ja próbuję wcisnąć w to wszystko jeszcze te pociągi. Razem wytłumaczę, o co mi tutaj chodzi, ale spróbujmy. Tak po prostu jestem ciekawy, czy mi się uda. Tutaj. Czekaj, tu wejdzie, to dotąd dojdzie. Tu dotąd. Tu przejedzie to jeszcze nad tym wszystkim. Czekaj, czy tu jeszcze dałoby się to jeszcze przesunąć? Nie, to już normalnie zjeżdża na dół. Dobra, tutaj jedzie górą. Czy bo tu cały czas ogólnie ma jechać ta część tutaj górą. Tak jedzie. Raz, dwa, trzy. O, na takiej wysokości ma być. O, czekaj, nawet trochę przesadziłem. Zejdźmy na sam dół. Raz, dwa, trzy. Dobra. I stąd. Czekaj, to sobie już ustawimy linie pomocnicze. O, są. Wiedziałem, że są. Gdzieś muszę zawsze być. Dobra, no i na tej wysokości będzie to sobie. Nie wiem. Nawet bym powiedział, że bliżej naszych pól uprawnych. Dobra, no to teraz tu będzie walka. Pierwsze trzeba kliknąć, żeby skoczyło nam na to. O! Powiedziałbym, że nawet całkiem niespokojnie poszło. Raz, dwa. Zjedziemy w dół, o, dwa. I tutaj ładnie wejdzie. Świetnie. Dobra. No i tak, ponieważ tutaj na wprost już jest to, tutaj nie możemy pojechać tak, jakbym normalnie pojechał. Tylko musimy wjechać, żeby to wykręcało tutaj lekko. Widzicie ten lekki wykręcenie? O, tak sobie stworzymy. Jak nie dało się normalnie, to tak sobie to wykręcimy go. I tutaj już sobie zjedzie to w dół. Czekaj, ale jeszcze nie, bo żeby ładnie tutaj, jak już zjedzie sobie w dół, to byłoby miło, o, właśnie, żeby on tutaj później jeszcze pojechał z tym. Dobra. Teraz tak, wystarczy, że tutaj jakoś to zjedzie w dół. Znaczy, nie jakoś, tylko bardzo ładnie. O. Dobra. I tutaj sobie zakręcimy. Zrobimy zakrętas. I linię pomocniczą jeszcze raz wyłącz. A, bo to jest właściwie moje tory, które właśnie dzięki temu nie będę musiał robić takiego długiego trasy. Nie wiem, jak jeszcze je podłączymy tutaj z tą częścią, jeszcze nad tym pracuję, ale zaraz to już odpracuję. Dobra, to tak, tutaj to wyburzymy i teraz wystarczyłoby to jakoś ładnie prosto podłączyć, zapisywanie gry. Jest. Tutaj. Dobra, tutaj ładnie się podłączy. I stąd po prostu wystarczy to podłączyć. Świetnie. No, powiem wam, że naprawdę takie torowisko, że mi się tutaj udaje zachować w miarę w stanie tak, jak tutaj było, no to całkiem nieźle mi to wyszło. I teraz tutaj po prostu w tym miejscu, znaczy nawet może niekoniecznie w tym, będą po prostu pociągi tutaj odjeżdżać w bok i się łączyć z inną tą pociągami. Znaczy z tymi, co mnie tutaj interesują akurat. O! Dobra. Okay.
Dobra, no i tak, właściwie można by to, byłoby to tutaj. Bo gdzie są tory? Tu są tory. To opuścimy sobie to w dół, te obydwa tory. To jest złym pomysłem, opuszczenie obydwu torów w dół, ale no nie mamy tutaj wyjścia. I po prostu to sobie podłączymy z tym. Dobra. O, dobra, tutaj sobie ładnie to wejdzie. Tutaj. Czekaj. Tutaj dojedziesz do tego i tutaj się połączysz z tym. No. No, szkoda, że tutaj to weszło akurat w tym miejscu. Czekaj, to może tutaj. Może jednak tutaj wrzucimy to. Dobra. No i tutaj się to podłączy. Dobra, całkiem nieźle. Możemy włączyć play. Zobaczmy, co tam z naszą ropą. Bo mnie tutaj dawno nie było. Jakieś tam jeszcze się coś produkuje, jakieś niedobitki. Znaczy bardzo dobrze coś się jeszcze produkuje faktycznie, ale. Ale z jaką efektywnością to nie wiem. Dobra. Czy to jeszcze coś nam daje? Dwie beczki na tydzień. Dwie na tydzień, trzy na tydzień. No to całkiem nieźle jeszcze. A to? Cztery na tydzień. No to w ogóle już odjazd. Natomiast tutaj nam upadało. O, właśnie o tym mówię. Tu jest 4 tygodniowo. Tu jest 1 tygodniowo, no to możemy. To właściwie jesteś już do wyburzenia. Ty jesteś 2 tygodniowo. Jesteś 4 tygodniowo non-stop. 4. 3. No dobra, no to jeszcze w miarę tutaj coś da się wykopać, no to jeszcze niech kopią. Natomiast mimo wszystko tutaj by się przydało naprawdę niedługo jakoś montować ten. Tak, oni potrzebują szkła, nie pieca obrotowego. Bo piec jest bardzo duży, tak? To chyba nie ulega żadnemu zastanowieniu, że on jest bardzo duży. Ale możemy, że zacząć już tutaj kręcić ze szkłem. I to jest nawet lepsza wiadomość, powiedział. No ma tak, tutaj są te ścieżki. Z oświetleniem, ja bardzo je lubię. Coś takie gruntowe z oświetleniem. Fajne one są. One są z parków, ale. Ale sobie to wykorzystamy, bo mimo wszystko je. Byłoby fajnie, żeby tutaj się świeciło wszystko. O, jest. No to trudno, kamień no niestety będzie musiał pójść. Tutaj na górze nawet będziemy sobie robić szkło, ale szkło po prostu według mnie tutaj będzie potrzebne. No i. Nie było, że nic innego nie zrobiliśmy. Ale to chyba będzie tyle, bo nie wiem, czy mam jakąś fabrykę na dzisiejszy odcinek. Fabryka wyrobów plastikowych. Ale to będzie gdzie indziej. Zabawki nie możemy. Elektroniki. Jest plastik, metal, szkło. Plastik. Ile to ja zajmuję? Powiem to tak. A to co jest? Ważne. Budujemy fabrykę elektroniki. Bo musimy, bo w każdym odcinku staram się postawić tylko i wyłącznie jedną fabrykę, a też z drugiej strony aż jedną fabrykę w każdym odcinku. Tego tutaj się produkuje mnóstwo szkła, dookoła tego będzie się budować. Więc spokojnie można to postawić. Co? To są te same budynki. Dziwne. Bardzo dziwny wręcz powiedział. Jakim cudem musi być ta droga krzywo zbudowana. Przez to wszystko tu będzie krzywo zbudowane. Czekaj, w ogóle ta dzielnica przemysłowa, czy ona tutaj się jeszcze mieści? O, właśnie. Tak, bo tutaj ta dzielnica się tak powiększa, powiększa, no stop się powiększa. Nadaje się przy okazji noc jeszcze. No to tak, przerzućmy parę tych budynków i zobaczymy, czy nam tutaj to wejdzie, tak jak powinno wejść. Ciągi tutaj nie pomogą oczywiście. To się może tutaj by zmieściło. O, dobra, to sobie wejdzie tutaj. No i tak. Wybórzmy to, bo tutaj coś faktycznie ta droga weszła krzywo. A, bo tutaj coś jest krzywo. No dobra. Teraz tak. Czyli przynieśmy najpierw tu. Później tu. I tak, ty z powrotem. Znaczy ty byłeś. Teraz jest to krzywo, przez co ty tutaj nie chcesz się wbudować. No ale akurat ten mały kawałek to ja mogę sobie dobudować już normalnie. Znaczy normalnie.
normalnie wedle tej myślenia tego czegoś. No a ciebie dostawimy tak jak byłeś tutaj tu, a ty będziesz tu gdzie byłeś, czyli też tutaj. I nasza fabryka elektroniki powinna teraz wejść bez żadnego szwanku. Fabryka elektroniki. Zyski wielkie. O kurczę, co to jest? Electronics. O kurczę. Ej, ja nigdy nie postawiłem tej fabryki. Powiem wam, że wygląda zabójczo. Wygląda jak zielone wtrzymaj w portfelu. Jak ktoś oglądał, jak ktoś widział w SimCity, no to wie o czym mówię. Ale to wygląda... To wygląda co najmniej... Yami, jeżeli chodzi o zysk. Dama, szkło tutaj będzie się jeszcze po bokach budować. No w sumie, czekaj, nawet by nie było takie głupie. Aby tu wyrównać teren dookoła tego, bo tak rzeczywiście jest być bardzo stanowczo. Dobra, wyrównujemy i kończymy ten dzisiejszy odcinek, bo... W sensie, włączymy tylko, żeby to już działało, ale... Ale nic więcej. Naprawdę, nie wiem. Oj. Dobra, dokończmy to naprawdę. Kurczę, czemu mi to nie wchodzi? Jeden więcej. Dobra, jeden więcej weszło. Mamy tyle na jeden więcej. Dobra, to mamy postawione. Za mało miejsca zabiłem. Ja nie mogę. Na mało, bo tu trzeba wyrównać tego więcej. Oj. Jest tak w skale jakieś drążenie. Nie wiedziałem, że tu macie taka mała niby różnica jest tylko tego terenu. A koniec końców tu wychodzi jakieś nie wiadomo co. Dobra, tutaj to wejdzie i czy mi wejdzie to w końcu to szkło? Jest, proszę bardzo. Wchodzi. Tutaj podłączenie. Play. Nie wiem jak będzie z zyskami. Jedyne co tutaj trzeba postawić jedno to na plastik. Bo tutaj go akurat nie miałem. W końcu decydenci zrozumieli, że małe filmy są podstawowe naszej ekonomii. Hashtag ekonomia tutaj. Dobrze, mamy to. To teraz tylko dorzućmy tutaj wodę. Bo nie będzie działać oczywiście bez wody. A prawda, ty masz już wodę. Wygląda bosko, powiem tyle, wygląda ten budynek bosko. Tylko powiem bosko. Natomiast, no co dużo nie mówić, no. No. Dobra, tak, czekaj. Tutaj mamy piękne te wjazdy. Mamy już to. To jest wszystko, co możemy na dzisiaj zaoferować. Nasza fabryka już niedługo na pewno będzie importować, działać, wszystko pięknie, cacy. Ale to będzie oczywiście później. Co w ogóle produkuje? Elektronikę. Okej, dobrze. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zdać łapkę w górę. Oczywiście głównie się kręcić przy tym naszym dworcu towarowym, tutaj. Jeżeli jesteście tutaj na moim odcinku, subskrybuj ten dzień dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!